Hej ho, witajcie w Cify 5, Shoshone, Pocatello, Ameryka i jak widać ciekawie nam się tutaj dzieje, bo Aztek ma problemy. Szalał, urał, miasta zakładał ludziom pod drzwiami normalnie, no i go zaatakowali. A walczy też z Miami, których to z kolei ja namówiłem do wojny, nie, Azteka namówiłem do wojny z Miami. A tu mu się takie dodatkowe zrobiły. No będzie ciekawie. Będziemy to obserwować oczywiście. Chciałbym to miasto zdobyć w pierwszej kolejności, bo tu mamy sól i to jest fajne miasto. Nie, panie, futra daj. O. To jest fajne. I bym go odciął od tych i potem byłoby już lajcikowo, aczkolwiek, no właśnie. Żeby tego dokonać, potrzebuję albo takich trebuszy, a najlepiej dział. Miasto niby ufortyfikowane nie jest, no ale to sami wiecie, rozumiecie, boski poziom trudności. Różnie może być. To nie Civ 6, co prawda, ale tak czy siak. Dobra, mamy nowego. No już go tam do Ameryki nie wysyłam. W Waszyngtonie mordują Indian, pamiętajcie. Do kogo w takim układzie? Do Azteka? Kurczę, nie wiem, czy to ma sens jakikolwiek. Żeby wkurzać jeszcze Azteka. Jejku, ja to bym chciał najbardziej. Najbardziej bym chciał Brazylię odkryć i Inków. No ale kurde, nie ma takiej opcji na razie. Chyba żeby... No nie, nawet nie, kurczę. A może spróbuję, kurde. Do odważnych świat należy, idź. Tylko nie daj się zabić, no i... Chciałem powiedzieć, płyniemy na laskę, ale musiałbym technologię odpowiednio odkryć, a jeszcze tego nie zrobię. Także jeszcze nie płyniemy. Oho, widzicie? Wrócili, kurde. Będzie z powrotem ten protestantyzm. Meczety, katedry i tak dalej. I tu mamy łąkę, tak? Tak, no to kurde, farmę robimy. A tu oczywiście plantacje robimy. A tutaj... I przeszedł, przemknął. No i założy to miasto. Pytanie gdzie? Pytanie gdzie? Znalazł drogę pierdzielony. Dobra, idźmy, bo jesteśmy tuż obok, zróbmy te konie. Nie mam ich w zasięgu, co prawda, ale zróbmy je. Okej. Demografia, jak to wygląda? 6-8 punktów procentowych za Ameryką, naukowo. Czyli okej, czyli okej. Ląd, jestem pierwszy, to mi się podoba. Kamehameha, no wiadomo. Problemy. A zobaczmy jeszcze przegląd. Dyplo. No napierdzielają się. On się z Irokezami jeszcze bije. Kurde, nawet że mnie zauważył. Albo jestem jakiś niedorobiony być może. Iro... A, bo tam źle było, nie spojrzałem. Ojejku, no niedorobiony, dobra. Okej, okay, szanowni państwo, także to nie, troszkę mi się tu pomyliło, jak widać. Z Irokezami się bije, z Waszyngtonem Montezuma się nie bije. Z Waszyngtonem bije się Hiawatha. Hiawent. No dobra, kurde. Może być tak. Uniwerek numer 2. Cuda narodowe się robią. Otwarte. Nie, dziękuję. Powrót. Zrobimy jedno. Za chwilę hutę machniemy. Produkcja w tym mieście jest fantastyczna po prostu. Ile będziesz jeszcze, kurde, nawracał, chłopie? Proroku szalony. Potem właśnie te hutę zrobimy. Potem. A potem zobaczymy, dobra. Będę kombinował srebro. To nie. Styknie. No i nie wiem, kupić to? Pole? Ma generała, kurde. Ale ja też za chwilę będę miał, za 3 tury. No i płynie, kurde. Ile to kosztuje? 80, dobra, kupuję. Bo już nie sięgnę, 1, 2, 3, tak. Z masą koni nie sięgnę, dobra, robimy tutaj. Niechaj będzie i takowe, piękny uniwersytet. Możemy złoto robić, albo... Ogród nie ma sensu, bo tutaj wielkich ludzi na razie nie robimy. Nic się nie zbiera. Złoto 25%, to najpierw zróbmy mennicę oczywiście, bo tu mamy tego srebra, 2 sztuki. I tu trzecia, którą też wykorzystam kiedyś. I najpierw będzie
tutaj więcej złota z tego budynku, a potem jak przemnożymy to więcej przez 25%, to będzie jeszcze więcej. I tak to właśnie zróbmy, szanowni państwo, chyba że... Nie, poczekamy na jakieś lepsze. Tak, dobra, spoko, może być i tak. Aha, jeszcze tutaj chciałem co innego obserwować. Żołnierze, 115. Chciałem zobaczyć, czy będzie mu spadać. Jak mu będą zabijać, to ja go potem jakoś zaatakuję. I jakoś tam mu wpierdzielę, mam nadzieję. 36. No tu będzie to rosło. Czyli zamek tu zrobił. Z tego wychodzi. No kopalnie, kopalnie. A ten co? Utknął, kurde? Na tym jeziorku? Zawiało go? Bo drugą turę tu siedzi. A, renesans już. Dwie turki. Kurde, ale to się układa. To się fantastycznie układa, szanowni państwo. Oj, już przekabacili z powrotem. Teraz będę potrzebował ilu punkciorów? Też 200. No i to mi się podoba, to mi się podoba. No to szybko. Kurde. Będę tam świątynię jeszcze miał, będzie jeszcze lepiej. No i teraz, kurde, najważniejsze pytanie. Nie no, nie pójdę jeszcze po te wpływanie. Nie pójdę. I zaraz wam powiem, dlaczego. Paciemu wam powiem. Ale to się domyślacie już, paciemu. No i inną technologię oczywiście będę chciał wziąć. A tam 3 tury na pływanie, no to 3 tury jednak. Niby nie mało, ale 3 tury. No i ciekawe. No i kurde, jest. Ale to są świry. Aztekowie. Największe, kurde, świry w grze. Nie wiem. Jak się ładne wyhoduje, to bym może nawet nie spalił. Takiego. To budujesz czy udajesz? Buduję, dobra. Potem to, a potem drogę sobie machniemy. Przysiątego miasta nigdy nie wybroni, nie ma bata. Jak? Czym? W ogóle podzielić wojo tak, żeby bronić tego miasta, to już głupota. No ale komputer liczy po prostu, że coś tam ugra na tym mieście. Ile się da? No niby jestem jako takim przyjacielem. To najlepsze narzędzie. Montezumy. Także może on mi wierzy po prostu. Dobra, szanowni państwo. Bierzemy sobie tego oto tutaj pana generała i kolejni generałowie wielcy oczywiście będą się pojawiali o 50% szybciej. Szybciej, także cytadel w razie czego będziemy troszkę, mam nadzieję, mieli. I to jest piękne. A... O kurde. Żeby mnie nie zaatakował w tym momencie. Waszyngton przeciwko Pakalowi, a to ciekawe. A to ciekawe, podziel się oczywiście. Czy chcemy jakieś takie? Nie, na razie nie. Ile Pakal ma w ogóle miast? Bo chyba ma też mało podobnie. Kurde, może mieć nawet 2. Chyba, że jakaś Kuba tutaj. To chyba są te wyspy. Może nie być Kuby nawet. Dobra, zobaczmy. Handel. Nie ma niczego ciekawego miasta. No i kurde, ma 2. Nie, on jest badziewny. Ja pierdziule. Oni tutaj w tym Meksyku to mają przefikane. I Azteki Majowie. No mapy takie prawdziwe są. Słabe, jeśli chodzi o balans oczywiście. Huta 4 tury, ale mi się to tutaj podoba. Tu po jednym, no dajcie spokój. Jakie cuda. No tak, potrzebujemy uniwerek, żeby Oxford zrobić. Potrzebujemy koszary, żeby Epos zrobić. I potrzebujemy... Czego jeszcze potrzebujemy? Tu koszary i tu uniwerek. No dobra, to najważniejsze, bo z tym mi się nie grzeje. Dobra, czyli tak robimy. Najpierw może koszary. A potem zobaczymy jeszcze. 15 tur. Nie, to tutaj. Tu będzie farma za chwilę, już nieduża. W takiej kolejności 6. A nie, bo tu się zaraz skończy ten uniwerek. Nie, no to w takiej kolejności. Okej. To tu jest ten problem. Kurde, tu jest bieda.
O cholera, jeszcze amfiteatr trzeba też zbudować. To pomoże, no coś tam pomoże, ale mało tej produkcji tak czy siak. A wypadałoby tutaj też mury zrobić. Spichlerz absolutnie trzeba to zrobić. No kurde. Ale nie, no muszę uniwerek, żeby Oxford mieć możliwość. Czyli tak, zaczynamy od tego. Potem damy te stajnie. Potem damy te koszary i ten spichlerz. Chyba, żebym koszary sobie tutaj kupił, żeby ich nie robić. Jeszcze amfiteatr i kapliczka. O kurde. No kurde. Zakup. Uniwerek 660. No, bo teraz będę mógł przezbroić, szanowni państwo. Stowa. No to 5 stów mi pójdzie na to, bo 5 takich jednostek mam. No, to nie będę kupował chyba. Dobra, to coś tu wykarczowałbym może, jakiś las któryś. Tylko pytanie, który? Tu będzie karczowanie pewnie. Tu nie było, tu jakieś nie, równiny. Łąka by się przydała. A, nie ma. Kurde. Kurde. Słabe te miasta tutaj. W tej Kanadzie. No i technologie, no i właśnie, no i właśnie. Tu mogłem sobie iść. O, już dwie tury. I pływałbym, na Alaskę bym popłynął. Natomiast tutaj... No jest ta krzywa wieża, mam piękną produkcję. Być może bym ją zbudował. Tędy, tak czy siak fajne rzeczy. No jakbym zrobił to, dostał darmowego wielkiego człowieka. To, jeśli nikt by jeszcze na świecie nie zrobił kaplicy sekstyńskiej, to ja bym ją zrobił. Miałbym kultury więcej, bo tej kultury mam mało. A jeśli ktoś by ją już zrobił, to bym wziął wielkiego naukowca i zrobił sobie akademię pod stołecznym miastem. Potem oczywiście obserwatoria, bo to nam chodziło, gdy miasta przy górach zakładaliśmy i dopiero potem pływanie. Tylko, że tutaj kurde są te działa, ale to wstrzymujemy się od bicia z Aztekiem, na razie. Niech on tam, a zobaczmy ile ma złota w ogóle, a punktów ile ma. Chyba Waszyngton, o kurde naciupał tego. Handel. 43 naturę, a myślałem, że problemy będzie miał. Sojusz obronny bym mógł już zawrzeć. Że ten gamoń mnie nie lubi. To mnie irytuje. Kiawata. Z nim umowy naukowe będę chciał zawierać. Mamy fundusze. A o Boziu, to z nim nie będę zawierał umów, bo on nie będzie miał złota nigdy chyba na to. No to niedobrze. Z Kiawatą to nie, to z Pakalem ewentualnie mógłbym takie umowy. Dobra, spróbujmy. Bo ty... No, spoko, pyk. No jak odmówić, ty łosiu? No niedobrze. Niedobrze. No nie wiem, będziemy kombinować, obserwować. Is the following trade of interest to you? Nie. 7 złota to se wsać. W tym momencie tyle to ja mam. Sam sobie zarobię, jakbyś dał jakiś, nie wiem. Coś byś dał. Kahokie zdobył. A to łapserdak jedno. Ale to jest dobre, bo osie będzie. Bo się będzie. Weź spadaj. Bo się będzie bił z Aztekiem. Tu się dzieje coś. Aha, to Ameryka. Ameryka Brentford atakuje. Okej. No i czuwanie wszędzie oczywiście. To chyba mówić nie muszę. Kurde, znowu mi ten kaszel wrócił taki głupi. Nie wyleczę się chyba. Kolejne fajne budyneczki. Tylko jakie? Tylko które? Kuszę. No nie wiem, czy to już trzymać, czy nie. Dobra, miało być targowisko, to zróbmy je. Czemu to aha, bo jeszcze, dobra. Dobra, no znowu leci, kurde. A, to jest ten. Rozmyślił się. To jest, kurde, też ciekawe.
Czy tu potrzebujemy ogrodu? Niekoniecznie, na tym etapie przynajmniej. A idźmy w to złoto, zainwestujmy. 8 tu. No dobra, 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 dobra. Niech nam miasto się rozwija. Demografia. Kurde, więcej ma. Zamiast mniej. Trebuszem od biedy już mógłbym z tym wojować. Dwoma. Tylko najpierw by chyba było trzeba, kurczę, no właśnie. Już ci mówiłem, powrót. Już ci mówiłem, powrót. O, ty kurde. Jak się z nim zaprzyjaźnię, to mam wśród wrogów i Azteka, i Amerykanina. Ale spokój w Kanadzie, on nie zaatakuje. Kahokie jakby odbić z rąk Amerykańców, dobre by było. No Azteka ciągle planujemy, tylko czy on w czymkolwiek mi pomoże? Zły nie jest chłop. Jako tako przyzwoicie gra, miast ma dużo. No dobra, spróbujemy, bo chyba nikogo innego tutaj, innego przyjaciela tutaj nie znajdziemy. Także dobra, miejmy chociaż jego. No. Spadaj, w sensie powrót. W sensie powrót. Już nie potrzebuję, powrót. Jakaś spokojna ta tura. Czekajcie, bo tak tam jeszcze tych koszar nie mam i długo miał nie będę, to i tutaj mi się nie śpieszy z budową tych. To bym może sobie ogród, ale to 10 tur, kurde. Sporo. Świątynia! Ale nie, zaczniemy od złotka. A potem znowu pomyślimy. To już zbudował ktoś, pan. Pamiętam. Jak dziś. Spanko, czuwanko, lecimy. Twoje miasto. A, to ten świr. Splądrowano szlak handlowy? A, okej. Szlak Hiawaty. Niechaj będzie coś takiego. Taki spokojny ten okres tej gierki. Niewiele się dzieje u nas na mapie, ale pięknie się rozwijamy. No Mosą Kani to jestem zdumiony, jakże pięknie wygląda. Tylko że kurde, żarcia jednak, troszkę mało. Tu farmę trzeba zrobić, będzie całkiem fajna farma, więc na razie niech to tak wisi. Nie jest źle. A to jak już tu jesteśmy, to ten plejski chiny. Bo żeby zaatakować to miasto, no to tędy podejść mogę i owszem. Tu jakiś trebusz byłby fajny. Ale tędy by też trzeba podejść, to i to by trzeba było zniszczyć. A te jełopy się tu nie biją, kurde. Ajajaj. O, niech zginie. Dobra, jakaś umowa naukowa czy coś? Sojusz obronny? Nie, sojusz, to może nie na razie. Jedyny swój jedwab mi oddaje? Ale ty pior. A ja mam jedwab. A nie, będę miał za chwilę, bo tam go obrobię. Ja liczyłem, że więcej wyrwę, ale no niestety. Jakbym tam pokombinował, coś tam dołożył, to by się dało. Ale już nie kombinujmy. Niech to zginie tutaj, kurde, to piękne było. Weź się, kurczeń. O, podbił mu Acapulco. Ale Brantford stracił. A tu jest Onondaga. Kurde.
Jawata, weź tego nie zryb. Weź tego nie zryb. To znowu, kurde. No to Jawata może mieć jak najbardziej to miasto tutaj. Ja się tymi kiedyś się zaopiekuję. Najostrzejszych kijach, no widzimy. Jestem dopiero tutaj. Ale przed Pakalem i Kamehamehą. Ale widzimy, Montezuma jest szalony. Siła wojskowa Montezumy robi wrażenie. 4400, ja mam 8831. Troszkę mało by się wydawało. Kolejną faremkę tutaj zróbmy. O, i zobaczmy jak to wygląda. 1-4 i teraz to tutaj ogarniemy. Faremkę tutaj zróbmy. I tutaj jakieś ładne. Oj kurde, nie mam co budować. Tak jakoś wyszło. No dobra. Nie zaszkodzi. Ale jedna tura. Dobra, trebusz sobie zrobię. Potem. No gdzie żeś mi wlazł, baranie? Dobra, poczekajmy jedną turę, niech on sobie stąd pójdzie. Nigdy więcej mu tych granic nie otworzę już. Tam się pośpieszyłem, to był taki błąd, że do dzisiaj go odżałować nie mogę. No jak, Hiawata, zaprzyjaźniłem się z Hiawatą, czy ty mnie oszukujesz? No raczej mnie oszukuje. No, z chęcią. On jest daleko, krzywdy mi nie zrobi. Z nim, no, z nim mogę umowy naukowe zawierać. Najbardziej, najchętniej. No. Dwa żywności. Spoko loko. I tu bym chciał, dobra, tu już jest. Też jest spoko loko. No, róbmy tę drogę. Róbmy. Pora najwyższa. Tylko ten jeszcze to musi ogarnąć to szybciutko. Karawana, tam gdzie żeś łaziła, tam łazisz do Teamok. Żarcie wysyłasz, fantastycznie, to mi się podoba. Kuźnia, tak, o to przecież chodziło. A tutaj... tu tego ogrodu jeszcze nie potrzebujemy. Darmowy cyrk sobie zróbmy, tak. Tak. No co tam się nie bijesz, kurde, uciekł, przeżył. Niedobrze. Ile mam tego złota? Pakal, umowa naukowa, kurde. A złota gamon nie ma. Weź się rusz. Ale on też złota miał nie będzie przecież, bo on tutaj biedak. Podbij te lamentę, pierdoło jedna. Będziesz miał trzecie miasto chociaż. I te Panamę będziesz miał czwarte. No ja bym tak zrobił. Ale to są pierdoły jednak. Otwarte, na pewno. Będziesz mi tu łaził tymi jednostkami religijnymi i mi tutaj szerzył te swoje zabobony. A tak by było. Przypominam, że misjonarze, którzy mają otwarte granice, sobie łażą bez problemu i tam szerzą te religie. Natomiast gdy granice są zamknięte, to oni tracą zdrowie, z tego co pamiętam. I mogą nawet zginąć. Nie potrzebujesz, odwal się. Hopie. O, znowu się dużo podziało. Chyba ta trufle, oj, trufle. Trufle to bierzemy z powrotem. Dzień dobry, dawaj te. Masz ode mnie wino. Indianie lubili ognistą wodę, także macie co pić. Dzięki mnie, rzecz jasna. No i gdzie znowu pójdziesz miasto założyć? No nie, no tu już nie założy. Wróci się, będzie nim latał w tej i we. Tak to się skończy. Jedną turę koloseum. No to są normalnie jaja jakieś. Jaja jak berety. No nie potrzebuję, kurde, tych trebuszy na razie, żeby stały i żebym za nie bulił kasiorę. Tego to ja 100 lat już nie zbudowałem, ale sobie zbuduję, bo taką mam produkcję. Potrzebuję cudów. Normalnie tu bym napierdzielał je jak szalony. Z taką produkcją przecież. Ten w ogóle, ile on tego ma? Ile tych robotników ma? Tych osadników ile ma? Tych jednostek ile ma? To jest jakiś wariat. Skąd on tego tyle ma w ogóle? Też ma produkcję tutaj chyba jakąś piękną.
Come on. Ale ty pior. Dawaj te farmy. Jeszcze jeden tutaj z powrotem wrócił. Tu jest jeden, tu jest drugi. No i pójdzie to miasto założy jednak. Chyba, że znowu wejdzie na tę wodę, popływa, ochłodzi się i wróci. Otwarte. Do czego ci to? Nie potrzebujesz. Odwal się. Mhm, tak jak wtedy se wszedł. O, Montezumarze szpieguje, to wierzę. Ale się go nie boję. Dobra, trochę się boję, ale nie jakoś tak dużo. Ojejku, to jest tu. Tu nam urosło. Nie ma tutaj jakichś fajnych faremek, łączek. Takie dajmy. Jeszcze farmę trzeba będzie zbudować na tym polu. Jest! O, ho, ho. Zakup. Meczet. 1, 2, 3. Tej wiary 3. Wolę najpierw to. Najpierw meczety pokupuję. To mi się podoba, szanowni państwo, kurde. Mosonkanie, szarełko, pewnie. Jak dwie tury, kurde, była jedna. Się marnuje w tym momencie. Potencjał mojego wspaniałego miasta. Ale nie mam co innego robić. No mógłbym naukę odkrywać w sumie. Ale niech się przyda ten karawanseraj. Dawno takowego nie zrobiłem. Otwarte. Powrót. Jakbym, kurde, nie miał tych otwartych, to by tam zginął może na tym froncie. Albo w ogóle mnie nie doszedł. Najpewniej by w ogóle nie doszedł. Stracił Acapulco. Nie no, Amerykaniec szaleje nam tutaj. On Ondagę zdobędzie. Jak ją tutaj obejdzie, jakoś to zdobędzie. Kurde. Wybrałem sobie takiego przyjaciela z braku laku, a jest on słaby niestety. No, nawet może być ta umowa. Dobra, skończ pierdziulić. Oho. Wow, kongres, kurde. Jest Brazylia, dobrze, fajnie. Handel. O, mają te swoje pierdu. Dawaj. Masz. Pyk. Zobaczmy, ile ma miast. Oho. No tego się oczywiście spodziewaliśmy. Ja pierdziule, oni mogą wygrać tę grę. Oni albo Inkowie, ale najprędzej oni. Zaproponuj. No i... No dobra, do widzenia. Handel. On niczego nie ma i on miast będzie miał pewnie mało. Ambasadę sobie weźmy, zobaczmy. Miasta. Nie, no też sporo. Nie, no oni są straszni. Kurde. To są jaja. Jak berety. 13 i uprawy terasowe, piękne. Rio, no tu niczego nie widać, ale już, kurde, buchnął Inkowi Machu Picchu. No ciekawe, na punkty. No Pedro wygrywa. Tego można było się spodziewać w demo. PKB Pedro. No tak bardziej wyrównane. Kurde, 9 punktów procentowych, ucieka mi ciul jeden. Waszyngton. A, Waszyngton został. Myślałem, że może ja. Dobra, czego my tu potrzebujemy? Nauki potrzebujemy. Tylko czy oni zagłosują na to? Mam poważne wątpliwości, chyba żeby... No ale to rozłoszczę. Nie, to spróbuję tych uczonych rezydentów. Może przejdzie. Dobry by było. Mamy taką drogę, to teraz tutaj zróbmy. Leci piękny, samotny osadnik. Szaleństwo. Vancouver zabierają pokój. No, to żeście się na pewno napieprzali tak, że normalnie aż się iskrzyło. No, dobij! No, dobij, zaatakuj! A, ma jeszcze coś tutaj. Trebusze, dobrze! Wreszcie zginęła jakaś jednostka Azteka. No, cieszę się, Kamehameha. Ja też się cieszę. Czy ta mapa mi się jeszcze rozciągnie w dół? Bo to tak trochę dziwnie wygląda. Możliwe, że ona tak wygląda. Ja otwarty, ja mi tu będzie łaził. Nie potrzebujesz. Ja
Inka runa kunaka. Też nie potrzebujesz. Inka kurna kanaka. Aha, znowu to Vancouver Beyond. Tego to robił nie będę. Sojusze spoko. Rycerze. Kurde, arkebuzerów ma pierdzielony. A, drażni mnie on. Nie są trebusze. No dobra, weźmy badania tak szybciutko. Zbierajmy na złotą erę kolejną. Kurde, nie spodziewałem się w życiu. Tyle zadowolenia. Tyle. Takie ilości wielkie. Tu Oxford bym już kurde zrobił. Już by naukę zbierał. Oj, kurde, która minuta? Nie, spoko. Dawno nie grałem takiej gry, w której klikam szybko kolejne tury. Jeszcze wojny żadnej nie miałem. Szok w trampkach. Ale dobrze, gdzie tam leziesz? Oho, leci ten świr. Same świry, jeden, drugi. No i ciekawe. Nie no, gdzie? Nie założę tu żadnego miasta. Jeszcze go zabijam. Dzikie ludy jakieś. Kontynuuj. Cóż ja tutaj w ogóle chciałem? Bo tak, teraz będziemy mieli. Aha, czyli ktoś już to odkrył. Kurde. To nie wiem, czy ja tę krzywą wieżę zbuduję. Można poszukać na mapie, czy nie widać, żeby gdzieś się budowało. Na przykład. Tu się robi. Nie, to już zrobione. To jest posąg Zeusa? Przegląd Dyplo. Tak, to może być posąg Zeusa. No, to jest na pewno on. 21 ma pierdzielony. No i osaczył tę Onondagę. Kurde, no boję się o mojego Azteka, mojego przyjaciela, sojusznika. Żeby te głupki się biły ze sobą, to by było fajne. To by było najlepsze, najlepsze. No zamek. No w tym mieście to chyba warto by było zrobić ten zamek. Rycerzy też potrzebuje. Dobra, najpierw zróbmy ze dwie sztuki rycerzy, żeby tych jednostek mieć. Potem tutaj zamek. Potem w tym mieście będziemy sobie robili, szanowni państwo, jakiś trebuszy. Albo nie, tak. Bo tu mamy taką produkcję. To wywalmy. Zróbmy ten zamek, bo to 7 tur. 6. A tutaj sobie zróbmy dwie te jednostki rycerzy. Dlatego, że i tak mamy tutaj budynki, które dadzą nam więcej. Nie, tylko koszary mamy. Więcej doświadczenia, ale raptem koszary tylko mamy. Stajnie to ewentualnie. Ale to produkcję zwiększa, nie doświadczenie. No jeszcze nie mam, kurde. Zbrojowni, kurde, jeszcze nie mam niczego takiego. No na to wychodzi, że nie mam. No to trudno. Tu się trzeba ufortyfikować, bo to jest miasto frontowe. No tutaj zakładam, że już Montezuma mnie atakował z Buffalo nie będzie, ale Aztek tutaj jakoś coś tu może kombinować. Niestety. I dlatego z tego powodu odwrotnie może. Bo te koszary tak czy siak muszą poczekać, bo tutaj będą za... O! 22 tury. To nie, to spokojnie. To najpierw zamek, potem ewentualnie koszary. Może jeszcze coś tutaj zbudujemy w międzyczasie. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.